Emilka i Andrzej Sobierajowie. Serdecznie witamy. Dzisiejsza wystawa odbywa się pod hasłem Wiosno, Wiosno, ejże ty. Wszyscy mieli mieć zielone akcenty, no troszkę może mało jest tych akcentów. Andrzej z Emilką chcieli przyspieszyć wiosnę, żeby czy prędzej przyszła do nas, no bo właściwie to dzisiaj by trzeba było zapytać Wiosno, Wiosno, gdzieżeś ty, prawda? A mamy nadzieję, że już niedługo będzie. Proszę Państwa, dzisiaj wieczór poprowadzi Włodek Pitara, który opowie nam troszkę o artystach. Bardzo prosimy. Nasze pomysły nie ma, że artyści jakoś się wymykają. Gdzieś znaleźć inny świat, inną rzeczywistość. Inaczej gdzieś funkcjonują troszeczkę w kręgu innych wartości. Szukają tego momentu zatrzymania, zauroczenia się światem. I teraz, proszę Państwa, tak kilka słów po prostu o artystach. Tutaj Emilka zaproponowała całkiem zróżnicowany zestaw prac. Gdy tak sobie patrzymy po tych pracach, to widzimy rzeczy nawiązujące trochę do jakichś symbolistycznych historii. To są głównie te panie zanurzone, prawda, w wodzie. Widzimy jakby podział na dwa światy. Jeden górny, piękny, prawda, świetlisty i bardziej związany z marzeniami. I ten drugi jakiś uwikłany, prawda, najczęściej w jakichś głębiach, jakichś nitkowatych strukturach, które oplatają niby woda, niby jakieś rośliny. Ale wyraźnie jest to jakaś taka gałązka symbolistyczna w rysie twórczości, prawda, Emilki. Z kolei mamy tutaj zestaw kwiatków, które odnoszą się bardziej do dekoracyjnego malarstwa, ale z kolei też, jak ktoś inny powiedział, proszę Państwa, że malarstwo to przede wszystkim jest płótno pokryte farbami, zanim się stanie, prawda, jakimś tam koniem bitewnym, kwiatkiem czy czymkolwiek. Tak tutaj widzimy całą urodę tego malowania. Proszę zwrócić uwagę, jak pięknie są poprowadzone te kwieciste formy w kolorze, jak pięknie gdzieś tam poprzecierany ten kolor jest, jak jest bogato rozbudowany. Mimo, że jest to taki wątek troszeczkę, jak wspomniałem, dekoracyjny. No i inna część, tu Emilka cały czas szuka, cały czas drąży gdzieś tą materię malarską, bo proszę Państwa, te cielesne obrazy, gdzie są takie formy, prawda, splecionych jakby ciał, które są z jednej strony bardzo kolorystycznie przetworzone, dające mnóstwo jakichś malarskich satysfakcji w dzianiu się tego obrazu, to jednocześnie przenoszą to malarstwo w stronę tak zwanej nowej figuracji. I tutaj mamy tych szereg różnych wątków, prawda, którymi się Emilka nam zaprezentowała. Nasuwa takie skojarzenie zaczerpnięte z Cezana, bo Cezan, proszę Państwa, powiadał, że nie należy się tej natury zbyt trzymać, zbyt jej sklepiać, zbytnio poddawać jej, nie szanować jej aż tak do końca i nie traktować jej z nadmierną skrupulatnością. I mimo, że Andrzej przebywa tym swoim malarstwem bardzo bliżuteńko, powiedzmy, naturalnych tych motywów, to widzimy u niego właśnie, że on tak troszkę tej natury do końca nie szanuje, prawda? Nie jest tak do końca skrupulatny, także blisko jakby tej konwencji malowania się utrzyma. Kiedy artysta przestaje mieć tremę przed pokazaniem swojego dzieła, to znak znudzenia tym, co robi. Jest to początek końca. Nigdy w życiu nie można się zapewnie poczuć. Talent to jest coś takiego, co może być odebrane w życiu w każdej chwili. Poprzez tego samego, co, kto ten talent dał. W związku z tym trzeba cieszyć się każdą chwilą, że ten talent jeszcze jest. Po to jesteśmy te 5 minut na świecie, żeby po sobie coś pozostawić.